Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj do gry została dodana już ostatnia aktualizacja w tym sezonie, a event rozpocznie się 3 czerwca. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co zostało dodane wraz z nową aktualizacją oraz opowiem wam, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym evencie. Na samym początku, jak widzicie, kolejny youtuber został dodany do serii ikon i jest to AliJay. Moi drodzy, niedługo rozpocznie się turniej, 18 maja. Będziemy mogli zawalczyć o ten skin, więc dajcie znać w komentarzu, czy będziecie walczyć o tego skina. Ekipa Fortnite z takim oto skinkiem. Wow, kozackie są te ręce elektryczne. Lewa, tak się nazywa. Od razu oczywiście wyposażamy cały plecak skinka oraz jej kill-off. Dobrze, moi drodzy, jak widzimy, mamy nową miejscówkę na mapie, więc od razu tam lecimy i zobaczymy, jakie są zmiany. Jest to niedaleko Tilted Towers, więc let's go! Spójrzcie na to, ja już z daleka widzę, że to jest jakiś ogromny budynek. Moi drodzy, prawdopodobnie jest to machina zagłady. Jest... Ja dziękuję, jakie to jest wysokie, czy wy to widzicie? W środku idzie jakiś laser, więc prawdopodobnie ta wiązka laserowa zostanie wystrzelona w niebo albo w ziemię. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, co to może zrobić. Wiem, że ta maszyna jest mega niebezpieczna i może ona zniszczyć całą mapę Fortnite. Tutaj mamy jeszcze jakąś fajną, ulepszoną skrzyneczkę. Więc od razu sobie to weźmy. Wypijmy kewika, bo mogą być takie bociki. Tam chyba jednego widziałem. Wow. Jakie to dziwne dźwięki wydaje. Mamy tam też strażnika. Czy możemy do tego wlecieć? Okej, okej, wow. Tutaj też jest, widzę, wir zrobiony, że cały czas się nad tym unosimy. Czy mogę na tym wylądować? Uwaga, lądujemy. Odbije nas to? Tak. To nas odbija. Co jest? Podleć, podleć. Wow! Czyli nie możemy tego podlecieć, a jak podlecimy do lasera, do środka, czy coś się wydarzy? Tak, ten laser też nas odbija. O kurczę, tutaj widzimy... Oczywiście ktoś już mnie fokusuje, jakiś bocik. Mamy też tutaj zmniejszoną grawitację, przepraszam, bo cały czas się, jak widzicie, odbijamy, jakbyśmy chodzili na skokoskałkach. Wow! Czy ja mogę tutaj wejść? Tutaj mam jakiś, kurczę, zawór. Nie, jeżeli tutaj wchodzę, to od razu podlatujemy do góry. No dobra, niezła ciekawostka. Zwiedźmy sobie jeszcze tutaj ten budyneczek, a przy okazji wam opowiem, co nas czeka w zbliżającym się evencie. Moi drodzy, jest już potwierdzone z plików, że Paradygmat przybędzie na mapę i będzie sterowała mechem. I co najlepsze, z plików w grze dowiedzieliśmy się, z plików dźwiękowych w grze dowiedzieliśmy się, że podczas eventu, który będzie miał miejsce... O kurczę, ten teraz tutaj jest, który będzie miał miejsce 3 czerwca, moi drodzy. Będziemy mogli razem z Paradygmat sterować mechem. Bo ponieważ teraz odbudowany mech potrzebuje dwóch pilotów. Na chwilę obecną nie wiemy, czy Paradygmat i jej skin powróci do sklepu. Czy to będzie przed eventem, czy po evencie. Ale wiemy, że po prostu ona powróci do gierki, do fabuły. No zobaczymy, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście kupić skina Paradygmat. Tutaj mamy jeszcze jakąś zrobioną tamę, jak widzimy na mapie. Okej. Tutaj są strażnicy. Czy tutaj jest jakaś jeszcze ulepszona skrzyneczka? Sprawdźmy to. Tutaj nic nie widzę, ale jest jakieś tajne zejście na dół? Możemy tutaj zejść? Tak, schodzimy i... O! Spójrzcie! Tutaj macie darmowego dropa, więc od razu sobie tutaj latajcie, bo to kozak miejscóweczka. Też kolejna jakaś skrzynia tutaj jest. No dobra, fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. Może jeszcze jakąś tajemnicę tej miejscówki za chwileczkę odnajdziemy. Tutaj mamy ulepszoną skrzynkę, więc też dobrze wiedzieć. Fajna ta miejscówka, wam powiem szczerze. Więc pewnie będzie tutaj latało sporo osób. Ta maszyna zasilana jest burzą i punktem zerowym, bo punkt zerowy gdzieś mniej więcej tutaj w tym miejscu na mapie się znajduje. Spójrzcie, jest nowa ikonka tej miejscówki, okej. A dojdźmy do tego miejsca, bo tam mamy znacznik, tak? Polecimy sobie. Teraz w zadaniach tygodniowych zostanie dodane zadanie dla agenta Jonesa, gdzie będziemy musieli odnaleźć części mecha, więc podczas wykonywania zadań będziemy go budowali. Najbardziej niepokoi mnie to, że nie widzę, kurczę, moi kochani, nigdzie Klombo. Gdzie jest nasz kochany Klombo? Przelećmy się po mapie, sprawdźmy. Może gdzieś on tutaj jest. Dobra, wystrzelmy się w to. To nas podbije fajnie. No tak, nie do końca o to chodziło mi. Ale ładnie to odbija. Chcemy jeszcze jakieś zmiany na mapie? Nie ma. Z tego, co wyczytałem na Twitterze, ponoć, moi drodzy, na mapie
znajdują się nowe trzy uśpione klombo. Ej, teraz jak tutaj skaczę, jak daleko ta energia ze zmniejszoną grawitacją sięga? Nie gadajcie, że teraz na całej mapie będziemy mogli tak się odbijać. Naprawdę tak jest? Czyli rozumiem, że machina zagłady zmniejsza nam pole grawitacyjne. Spójrzcie, my możemy cały czas skakać. Co, nie ginę? Sprawdźmy, czy mam fall damage. Czy dostaniemy jakieś obrażenia? Rozpędzamy się? O nie! O nie! Dobra, rozumiem, że w którymś momencie to się skończyło, albo po prostu ta energia od odbicia się od machiny zagłady przez jakiś czas trwa. Sprawdźmy to jeszcze raz dokładnie. Dobra, wylądujmy sobie tutaj na daszku i sprawdźmy, czy faktycznie odbijamy się wyżej. Na razie się nie odbijamy, czyli rozumiem, że musimy faktycznie dotknąć zderzacza. Tak się nazywa ta miejscówka. Zderzacz, tak? Nie. Przed chwilą miałem, ale już zniknęło. XD, co to było? Mogliście spojrzeć na mapę i patrzcie. Tutaj podskakuje, nic się nie dzieje. Ale kiedy dotkniemy lasera, BUM! To przez jakiś czas mamy szybsze bieganie, poskakiwanie. Kozacko. To teraz może, moi drodzy, puszczę wam dźwięki muzyczne, które nam co nieco więcej powiedzą o zbliżającej się fabule. Na kanale Ray mamy nadchodzące dialogi agenta Jonesa z wyzwań tygodnia 9-10. Przesłuchajmy je. Musisz wiedzieć, że większą część dnia poświęciłem na załagodzenie konfliktu między Paradygmat i Siódemką. Mówiąc krótko, Siódemka znów uruchamia mecha i nie wiemy, czy Paradygmat będzie go pilotować. Proszę bardzo. Jesteś na bieżąco. A teraz muszę się zająć czymś zupełnie innym. Ruszaj za mną, idziemy łowić. Małe, zagubione w wodzie części mecha. Robimy swoje i mamy nadzieję, że Siódemka też tak zrobi. Im dłużej zajmuje się siostrami, tym mniej rozumiem. Szczególnie urojona, bardzo, ale to bardzo chcę znaleźć stare akta personalne UR. Znam pewną supertajną bazę danych, gdzie mogą być odpowiedzi. Zobaczmy, czy uda nam się dowiedzieć, czego szuka. Ktoś jeszcze przeszukuje te dokumenty. I mam wrażenie, że przygląda się dokładnie tym samym informacjom. Widzę, że są informacje o fundamencie, początku, paradygmat, ale na temat sióstr ani słowa. Znowu, ich pliki zostały skasowane przez... Wow. Geno. Jeśli uda nam się przeżyć, to pomińmy w kronikach część, w której zgubiliśmy gigantyczną fortecę wroga. Chyba, że uratuje nas mój genialny plan. Forteca potrafi się ukrywać, ale gdziekolwiek jest, zostawia po sobie sygnaturę sejsmiczną. Zainstalowałem sejsmograf, który namierzy bazę UR, ale trzeba go skalibrować. Jeśli forteca podskoczy w promieniu 50 metrów od sejsmografu, od razu się dowiemy. Och! W sumie chyba już pojawiają się jakieś dane. I naprawdę chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Siema, mamy nowe supertajne plany od początka. Musimy odciąć zasilanie UR. I to szybko. Czas zniszczyć parę paneli sterujących i zepsuć im humor. Wojna to głównie koszmar, ale to... To mógłbym robić non-stop. A, nie ma nic lepszego od zniszczenia czegoś, czego nie musisz naprawiać. Zawsze mówię, nie możesz ich pokonać, to ich powkurzaj. Trudno sobie wyobrazić coś, co potrzebuje tyle energii. Poza osłoną bojową UR. Muszę skontaktować się ze schronieniem. Tak, trzymaj. No i prawdopodobnie pliki zostały skasowane przez Geno. I chodzi taka teoria po Twitterze, że Geno jest ojcem dwóch sióstr. No, bardzo ciekawa teoria. Dajcie nam w komentarzu, co o tym sądzicie, a my lecimy dalej. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia urojona. W okolicach schronienia mamy teraz sporo niewiadomych. Nie wiemy, co robi to coś w zalewie zdobyczy. Nie wiemy, czy mech będzie w stanie to powstrzymać. I co najbardziej irytujące, nie wiemy, czy można ufać paradygmat. Przełącz mnie na głośniki. Chyba już najwyższy czas trochę wyjaśnić tę sytuację. Kurzona. Wielu tu obecnych powątpiewa w lojalność jednej z nas. Paradygmat. Więc chcę oficjalnie i bardzo głośno powiedzieć, że ja w nią wierzę. Pomagała nam na każdym kroku. A ocenianie jej na podstawie plotki to zbrodnia. Nie pamiętam mojej przeszłości. Mogłam zrobić... Wolę nawet nie myśleć, co mogłam zrobić. Ale teraz jestem z wami. Gotowa, by walczyć. A w końcu przecież tylko to się liczy. Czas, byśmy się pojednali. Zjednoczyli, by wygrać razem i uratować świat. Czyli jest to wielce prawdopodobne, że Geno wymazał ich pamięć oraz usunął te pliki, żeby one się nigdy nie wiedziały, że on jest ich ojcem. Teraz mamy tutaj potwierdzone, że paradygmat na pewno powróci, więc robi się coraz bardziej ciekawie. Zobaczmy, co początek ma do powiedzenia. Więc Jones powiedział ci o naszych planach naprawy mecha.
Świetnie, tak między nami. Uruchomienie mecha to nasza jedyna nadzieja. Naprawy już trwają, ale po tym jak potraktowaliśmy paradygmat, nie wiem czy będzie go pilotować. Rozmawiamy, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Jeśli nie zgodzi się pomóc, będziemy potrzebować pilota. Drugiego. Na twojej lojalności możemy być pewni. Musisz wykonać testy na pilota. Próby szybkości, zwinności i wspinaczki. Powodzenia. Zapisałem twój wynik. Przejdź do następnej próby. Dobrze, no to czas na następną. Dobra robota, pętlarzu. Podliczymy twoje wyniki. Nawet jeśli paradygmat wróci, będzie potrzebować drugiego pilota. Nie mamy wiele czasu. To pilna sprawa, pętlarzu. Dziwną maszynę w zalewie zdobyczy aktywuje się dwoma kluczami i zlokalizowaliśmy oba. Włam się do placówek urojonego reżimu zaznaczonych na mapie i wykradnij je. Ruszaj. Jeden jest? Fundament. Raport. Mamy jeden. Ruszaj dalej. Musimy mieć oba. Z tymi kluczami powinniśmy być w stanie odkryć, co planują. Kapitalna robota. Może nawet uratuje świat. Dziękuję za odcięcie zasilania UR. Ich systemy działają teraz w trybie awaryjnym. Możemy zalogować się do holosystemu UR i symulować działanie maszyny z zalewu. Musisz użyć generatora i dwóch zebranych wcześniej kluczy kontrolnych. Ruszaj do znacznika na mapie. Podłącz wszystko, a ja wprowadzę hasło awaryjne. Pośpiesz się. Generator działa. Ostatni klucz. Aktywuj symulację. Wszystko, co było w pętli, przepadło. Ot tak. Nie będę patrzeć na koniec kolejnego świata. Zwyciężymy. O kurcze, moi drodzy, czyli mamy jakąś tajną misję zawinięcia kluczy, później wyłączenia tej wieży, która stoi w zalewie zdobyczy, wprowadzenia jakiegoś hasła, no więc zapowiada się naprawdę mega, mega ciekawie. Na dzisiaj to było tyle, jeżeli wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś ciekawego, zostawcie łapeczkę w górę, koniecznie subskrybujcie kanał, ja się z wami widzę w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!